pierwszy spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy, aby zapisać się każdy do swego miasta. Wyruszył też i Józef z Galilei, z miasta Nazaret. Dlatego, korzystając z tej okazji, chciałbym w imieniu wszystkich podziękować Ci właśnie za to, że Ty jako pasterz tworzysz tą rodzinę. Nie tylko tutaj w kurii, ale też i te opłatki, te często odwiedziny, czy zawsze tą gotowność przyjęcia każdego o każdej chwili i porze, dnia i nocy. Myślę, że najlepiej siostry wiedzą, ile tych gości, ile tych spotkań jest, ale ta gotowność, otwartość tego serca świadczy o tym, że masz to ojcowskie serce i to pragnienie tworzenia tej rodziny, tej wspólnoty, na której też się buduje Kościół. I za to Ci dziękujemy. Żeby Pan Bóg wspomagał w tym służeniu ludowi Bożemu, archidiecezji lubowskiej, darzył siłą, zdrowiem i potrzebował entuzjazm. No bo niekiedy ten entuzjazm tutaj może być narażony na wielką próbę. I znowu patrząc też tutaj na ten krąg nasz, widzę, że jest dzisiaj troszeczkę mniejszy, bo jest nas więcej w tej naszej rodzinie. I chcę Wam wszystkim życzyć, żebyśmy te święta Bożego Narodzenia przeżyli radośnie i rodzinnie. Przez Chrystusa Pana naszego. Chrystus narodził się.